takie za dużo gadałem. Pierdolę pół godziny. Cześć wszystkim, Emilia Bogucka, TV Reklama, a wraz ze mną Robert Górnejka, hej. Siema. Powiedz mi, jak wrażenia po konferencji? Wrażenia? Super. No. A powiedz, co ty myślisz o swoim przeciwniku? Co myślę, że je małe kanapeczki, także jemu brakuje jeszcze, kurde, sporo do mnie. No do ciebie tak, ale ogólnie chyba jest trochę silny. Silny? No to nie wiem, zobaczymy, ile on silny ma. A powiedz, śledzisz może ekipę w ogóle WK na YouTubie? Nie śledzę, ale znam chłopaków, także jest w temacie. Jest. A pomysł na walkę skąd się wziął? No to trzeba się zapytać organizatorów. Aha, czyli ze strony organizacji. No oczywiście. Okej. Myślałam, że może od ciebie albo od Robura. A powiedz, bo ty masz doświadczenie i myślisz, że Robur w ogóle ma jakiekolwiek szanse z tobą? Ma zero szans. Zero szans, czyli 100% wygrany. No tak. Kurde, fajna pewność. Tak może być, inaczej nie. Tutaj ostatnio Owca się bił z ekipy, który przegrał. Później bił się Pączek, który również przegrał i myślisz, że z Roburem będzie również tak samo? No będzie tak samo, to nie ma co tam porównać ich, bo każda ma jakąś inną osobowość, ale mówię, no ze mną po prostu nie ma szansy tyle. A jak ci się współpracuje z High League'iem? Elegancko. Tak? Nie ma żadnych kłopotów, takich wiesz, nieporozumień? Jakby był chłopot, to by od razu było już koniec. No dobra. Także bez chłopotu. A jak oceniasz pozostałe walki? Bo wszyscy mówią, że są bardzo ciekawe. Ciekawe, oczywiście. Wszystkie walki są ciekawe. Każda walka, moim zdaniem, ma coś zaoferować. Także zapraszam wszystkich do oglądania. A walki kobiet? Co o nich myślisz? No to kobiety walki są najlepsze, bo czasami kobiety więcej pokazują charakteru niż chłopy właśnie. To jest to. A jeszcze fajna nowość, bo Zusie i Lil Masti w boksie birmańskim będą się bili. No to elegancko, no to szkoda, że będę tylko z tyłu oglądał gdzieś. No właśnie, bo tam są, można uderzać z główki, są chyba te małe rękawice, jest to takie brutalne. No takie brutalne, ale jak chcą tak, no to niech walczą, nie? A ty masz jakiś pomysł na walkę z Roburem, jak to rozegrać? No to nie mogę zdradzić tego teraz. Jak powiem, to wszyscy będą wiedzieć. A powiesz chociaż... Dobra, jeszcze stoi z boku tutaj przeciwnik, to usłyszy i będzie koniec. A powiedz, czy na przykład myślisz, że będą to 3 rundy, czy zamierzasz to skończyć wcześniej? Nie, jakie 3 rundy? To pierwsza runda i więcej rund nie będzie, no. Później chyba ciężko by było z kondycją? Więcej. Ale co mi z kondycją? To nie o to chodzi. Nie? To będzie nakaut ostry i szpital. Szpital będzie, ale... Ale takiego ciosa, to 60 łapie. Kto dostanie tego ciosa, to od razu jest kaput. No niestety, siły takie, wiesz, nie każdy ma, nie? A czy ty widziałeś jakieś przygotowania Robura? Nie, mnie to nie interesuje w ogóle, nie? Jesteś w 100%. Ja kompletnie wchodzę i robię swoją robotę, to mnie nie interesuje, czy on tam trenuje 10 lat, czy on ma jakieś techniki, to w ogóle mnie nie interesuje, nie? A powiedz, bo tutaj jest duży bardzo spór między Denisem a Don Diego. Czy ty jakoś któremuś kibicujesz? Jak to wygląda? No nie, ja wszystkim kibicuję, jakby jako zawodnik między zawodnikami. Nie jestem po czyjejś stronie, to się zachowuje profesjonalnie, a to już moja tam personalna sprawa, kogo tam lubię czy nie lubię. Ja wszystkich lubię, także dla mnie to jest, nie wchodzi w grę jakieś ocenianie ich wszystkich, nie? A powiedz jeszcze, jak wyglądają teraz twoje treningi? A to musisz zobaczyć na YouTubie. Jak... No, ale chcemy się dowiedzieć. Jak wyglądałem? Siłka, bicepsy, trenuję jak zawsze i tyle. No. A ile razy w tygodniu? Ile razy? 6 razy w tygodniu. No. Raz dziennie? 2 razy. O, no to super. No dobra. To ja ci życzę powodzenia w takim razie. W sumie to na konferencji, bo jeszcze konferencja, a dopiero później będzie gala. No ale życzę ci powodzenia i wszystkiego dobrego. No dzięki bardzo, pozdrawiam to wszystkich widzów. Nie ma lipa. No.